Dziś jest bardzo szczególny dzień dla mnie i chcę się tym dniem z wami podzielić. Otóż dokładnie 20 lat temu, 13 października 1997 roku, miałem swój pierwszy codzienny felieton. No brawo! Historycy, hodowcy pieczarek czy z Dunii z Mazur podają dwie różne daty, 12 lub 13 października. Rozjaśniam. 12 wieczorem pierwszy felieton codzienny został napisany, 13 rano wygłoszony. Czyli obchodzę dzisiaj 20-lecie felietonu. Średnio rocznie mam w RMF FM 200 felietonów, czyli mam już ich 4000. I tak, gdyby literki ze wszystkich tych felietonów ustawić jedna na drugiej, zakładając, że jakiś szaleniec podjąłby się tego zadania, Skowron, to powstałby taki sznurek z liter sięgający no dość wysoko i on by tak dyndał. I słuchajcie, jakich to liter by w tym sznurku nie było, i C by było, i Z, i RZ, i on, tak, nawet on, dobrze słyszycie, on. A gdyby te litery ułożyć jedna za drugą, to powstałby sznur liter takiej samej długości jak ten pnący się w górę i dyndający, tylko by leżał. Uważam, że łatwiej jest układać literki jedna za drugą, niż ustawiać jedna na drugiej, bo jak się ustawia, to konstrukcja może się w każdej chwili zawalić. Dobrze, 20 lat to dużo. A już teraz zapraszam na felieton z okazji 25-lecia, w którym przeprowadzę przez ulicę interesujący wywiad z samym sobą. I gdybym miał te 20 lat podsumować, to bym powiedział: orzesz ty w mordę. No, nie wypada mi tego słuchać, co napisałem o sobie, a co dopiero czytać, no ale uważam, że jestem imponujący. Tak, imponujący. Fałszywie skromny będę jutro. Dziś świętuję, czego serdecznie sobie życzę, oraz zdrowia.